sobą tutaj są obrazy, ale zaraz przed tymi obrazami są rowery. I szczególnie gorąco witam pana Jacka Iwanowskiego, prezesa firmy Autopania i teraz na Volvo. Fundacja Drogi Mazowsze wspólnie z Volvo Autopania prowadzą akcję w ramach Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jej efektem jest zebranie środków na wsparcie edukacji i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Rowery zostały zakupione właśnie w ramach opisanego wsparcia. Nasza szkoła, dzięki zaangażowaniu salonu Autogala Volvo, Fundacji Drogi Mazowsza oraz naszych uczniów, wzbogaci się niezwykle ważne owoce dydaktyczne, które dadzą możliwość praktycznej nauki jazdy, jak i wypracowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Będziemy mogli korzystać z tych rowerów, żeby po prostu dobrze jeździć. Dzień dobry wszystkim. Cieszymy się, że mogliśmy wam przywieźć taki prezent. I myślę, że będziecie zadowoleni z tego prezentu. Jedną mam tylko uwagę. Jeździmy w kaskach. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważne. Dla nas Volvo jest synonimem bezpieczeństwa. W związku z tym też ważne jest, jeździąc na rowerach, żeby przestrzegać wszystkich przepisów. Sam jeżdżę bardzo dużo, dziennie po 15 km. Wiem, co się dzieje na ulicach. Więc oczekuję od was, że będziecie jeździć w kaskach, będziecie dbali o oświetlenie tych rowerów i życzę wam przyjemnego spędzenia czasu z piłem, jeżdżąc na rowerach. Wszystkiego dobrego. Chciałabym bardzo podziękować. Myślę, że jest to duże prawo dla was. Zresztą.